Otwieram 31. sesję Rady Miasta Wartoszyce. Na podstawie podpisów radnych zamieszczonych na kartach do głosowania stwierdzam prawomocność opłat. W sesji bierze udział 20 radnych. Szanowni Państwo, 4 listopada odszedł szanowany, długoletni pracownik telewizji kablowej Bartsat, znana postać w Bartoszycach, świętej pamięci Adam Malinowski. Proponuję, żebyśmy uczcili jego pamięć minutą ciszy. Dziękuję. Witam pana burmistrza miasta, pana Piotra Pytrykowskiego. Witam wiceprzewodniczących Rady Miasta, panią Katarzynę Basek, pana Leonarda Boiwko, pana Janusza Pasjaka, przepraszam, oraz telewizję kablową Bartsat. W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego informuję, że 31. sesję Rady Miasta zwołałem w trybie korespondencyjnym na wniosek burmistrza miasta złożony w trybie artykułu paragraf 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Jednocześnie informuję, iż podstawę do zwołania sesji w trybie korespondencyjnym stanowi artykuł 15 ZZX ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa ta jest opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 307, pod pozycją 374 Dziennik Ustaw z 2020 roku. Porządek obrad i proponowane projekty uchwał został dostarczony wszystkim radnym wraz z kartami do głosowania. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. To jest punkt drugi porządku obrad. Jak już wspomniałem, projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru granic i aglomeracji miasta Bartoszyce otrzymali wszyscy radni. Jest to projekt oznaczony numerem 1/31. Komisja Gospodarki Miejskiej projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Na podstawie ważnie oddanych głosów na kartach do głosowania stwierdzam, że uchwała w sprawie obszaru i granic aglomeracji Bartoszyce została podjęta jednogłośnie. Niemniej proszę panią tutaj przewodniczącą, panią Katarzynę Basak, o odczytanie karty głosowania imiennie poszczególnych radnych. W głosowaniu projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bartoszyce w trybie głosowania korespondencyjnego na liczbę głosujących 20 głosy za oddali wszyscy radni. Adamczyk Joanna, Zarewicz Tadeusz, Baranowska Grażyna, Basa Katarzyna, Binienda Anna, Boiwko Leonard, Darski Witold, Dubicki Stanisław, Duda Krystyna, Jędryczka Lucyna, Kaczmarek Urszula, Kapusto Ewa, Kapuściński Karol, Lipiejko Zbigniew, Machniewska Wioletta, Pasjak Janusz, Pisarska Ewa, Puszko Jarosław, Sarzyński Ryszard, Zabłocka Elżbieta. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, jeszcze raz powtórzę, uchwała została przyjęta przez Wysoką Radę jednogłośnie. Punkt 2b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz autopoprawkę otrzymali wszyscy radni. Jest to projekt oznaczony numerem 2/31. Komisja Programowa i Budżetu projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Na podstawie ważnie oddanych głosów na kartach do głosowania stwierdzam, że uchwała w sprawie zmiany budżetu wraz z autopoprawką została podjęta większością głosów. Głosowało za 19, przeciw 0, wstrzymała się od głosu jedna osoba. I tutaj również poproszę panią przewodniczącą o odczytanie imiennej listy głosowań. Głosowanie projektu uchwały dotyczącego zmian budżetu, to jest projekt 2/31 w trybie głosowania korespondencyjnego. Liczba głosujących 20, głosy za 19, przeciw 0, wstrzymała się od głosu jedna osoba. Wstrzymała się od głosu pani Elżbieta Zabłocka. Pozostali radni byli za przyjęciem tego projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Ponownie stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów.
Informuję, że imienne wyniki głosowań radnych będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta. Punkt 3 porządku obrad. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 31. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję Państwu za obecność.